Zadanie dziewiąte. W prostokącie ABCD, w którym AD równa się 2AB, oznaczono punkt E, który jest środkiem boku AB. Wartość tangensa AED jest równa. I tak, pozaznaczajmy sobie, co wiemy. Wiemy, że ten bok AD, bo tu mi napisali, ojejciu, przepraszam Was, że tak zrobiłam trzęsienie ziemi. AD tu mamy, tak? Podali nam, że to ocałe to jest 2AB, tak? I teraz co my wiemy? Co oni dalej zrobili? Podzielili ten odcinek na dwie części, tak? Czyli odtąd dotąd ile jest? No pół tego AB, tak? Czyli pół AB. Zgadzacie się z tym? To pół AB to jest tu, w tym miejscu. To jest pół AB. I co dalej? Musimy obliczyć tangens. Tangens kąta A, E, D, tak? Czyli A, E, czekajcie, A, E, D. I tangens tego kąta, to idziemy sobie tędy do tego kąta. To jest 2 AB podzielone przez 1 druga AB. Tak? 2 AB to jest ta długość, ok? Żebyście widzieli. I ta długość to jest tu. I dobra. Chyba po tym filmiku nagram filmik odnośnie funkcji trygonometrycznych, bo fajnie, żebyście to ogarniali. To się równa. AB nam się skróci i mamy 2 przez 1 druga. To się równa. Dzielimy przez ułamki, czyli 2 podzielić przez 1 drugą. To się równa. 2 razy 2 pierwsze, czyli 4. Tak? Bo 2 przez 1 jest 2 i 2 razy 2 jest 4. Czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C.